Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania historii autorstwa Szczepana Twardocha oraz Łukasza Orbitowskiego pod tytułem Na zarazę? Zarazek. W reżyserii Krzysztofa Komandera. Czyta Przemysław Bluszcz. Rozdział 4. Czego kurwa? Szczeknął do iPhona na głośno mówiącym Józio Pudel, wycierając nos po wciągnięciu kreski dłuższej niż lista jego grzechów. Nagrzeszył zaś Józio Pudel w życiu za trzech. Na robocie byłam. Jak dzwonisz, to znaczy, że cię nie zamordował. To po chuj dzwonisz? Zaskowyczał Józio. Chociaż w głębi duszy był miłym chłopcem, żywił przekonanie, że w jego profesji pewna szorstkość jest konieczna. Miał się bowiem Józio za Alfonsa Rudej. Co prawdą było w pewnym stopniu, ale nie do końca. Czekaj, Józio, koteczku, słuchaj. Na robocie byłam. I jest ten farfocel, nie? W tym hotelu, co ci pisałam w SMS-ie, że będę. Jakby co? Pokój 42. I ten farfocel ma walizkę pełną hajsu, ale rozumiesz, pełniutką. Ja nie wiem, ile to jest, ale dużo. Nie ruszaj się stamtąd, jadę! Warknął Pudel, jako że kwit darzył sporą sympatią, choć wcale mu go nie brakowało. Józio Pudel miał 23 lata, prawie 2 metry wzrostu i ciało bardzo chude, o kończynach pajęczych. Nosił się jak raper z teledysku i nawet zdarzyło mu się w życiu parę linijek zrymować do różnych tłustych bitów. Nie rymy jednak zapłaciły za gruby złoty łańcuch, równie złotego Rolexa, ciuchy najdroższych streetwearowych marek i niebieściutkie, zaledwie 3-letnie Audi S6. Za te dobra zapłaciły Józia spryt, bezwzględność i determinacja oraz ciężka praca Rudej i jej dwóch koleżanek, nad którymi Józio sprawował niezbyt czułą opiekę. Tak przynajmniej lubiło sobie myśleć i mówić, jak o prawdziwym self-made manie. Jednak Ruda dobrze wiedziała, że za wszystko zapłacili rodzice Józia. Pochodził Józio bowiem ze znanej prawniczej rodziny. Wcale nie nazywał się Pudel. A Alfonsem został głównie na złość staremu, porzuciwszy prawo na UW po drugim semestrze. Wtedy właśnie uznał, że pierdoli mamę i tatę i nie chce już więcej tego dobra i szczęścia. I życzy sobie zasmakować prawdziwego życia, zyskać szacunek ludzi ulicy. Zwłaszcza, że rodzice przepisali nań 120-metrowe mieszkanie na Górnym Mokotowie, za które dalej płacili czynsz. Biznesem i koleżankami zarządzała Ruda. Józia trzymała jedynie dlatego, że chętnie płacił za przywilej uchodzenia za jej Alfonsa i prawdziwego człowieka ulicy. Kiedy zajechał pod podły hotelik, paliła papierosa i trzęsła się z zimna. Wyskoczył z auta. To jaki jest plan? Zapytał. Ruda przewróciła oczami. Wchodzimy tam, ty go lutujesz na ryj. Bierzemy hajsy i spierdalamy. Proste przecież. Józio aż podskoczył z uciechy. Ej, normalnie jak Bonnie i Clyde, albo urodzeni mordercy. Ruda już szła w stronę hotelu, ale na dźwięk słowa mordercy wykonała na prawym obcasie zwrot i obiema rękami chwyciła Józia za szmaty. Jacy mordercy, kurwa idioto? Żadni mordercy. Lutujesz typa w ryj, bierzemy kwit, wychodzimy. Żadnych trupów. Ej, weź, to jest oryginalny Off-White. Zaskomlał Józio Pudel, ratując bluzę przed długimi szponami Rudej. O filmie mówiłem. Kinoman się kurwa znalazł. Idziemy. Pod drzwiami pokoju hotelowego Józia nagle opadły wątpliwości, gdyż uzmysłowił sobie, że nigdy w życiu nikogo nie uderzył. Nie musiał. Pieniądze tatusia załatwiały sprawy skuteczniej niż wątłe pięści Józia. Słuchaj, Ruda, bo ja nie wiem. A jak on będzie silniejszy ode mnie? Bo ja w sumie to nie bardzo się tak umiem bić. Zapiszczał cichutko. Ruda spojrzała nań z pogardą i zapukała. Zarazek zwolna wybudzał się ze snu. Zacisnął palce na prześcieradle. Wymacał brzeg materaca. Z zamkniętymi oczami usiłował zgadnąć, gdzie się znajduje. Stawiał na własny dom albo izbę wytrzeźwień. Oba te miejsca były mu równie wstrętne
i jednak o znajome. Uniósł powieki i usiadł na łóżku. Łóżko stało przy ścianie długiego korytarza, o ścianach na przemian białych i brązowych, z mnóstwem wytartych drzwi po obu stronach. Podłoga miała kolor nagrobka, a w powietrzu unosił się nieśmiertelny zapach lizolu. Łóżek było więcej. Między nimi miotały się pielęgniarki w maskach i strojach ochronnych. Wyglądają jak Marsjanie czy inni Czarnobylanie, pomyślał Zdzisław Zarazek. Zawołał. Siostro! Siostro! Pierwsza pielęgniarka nawet nie spojrzała w jego kierunku. Piąta westchnęła na całe to pochukiwanie, a dziesiąta obiecała, że doktor przyjdzie najszybciej jak zdoła. Mają tutaj przecież urwanie głowy. Doktor zjawił się po pół godzinie, choć zdaniem Zarazka minęły przynajmniej 3/4 wieczności. Lekarz sadził susy, jakby biegł przez rzekę po głowach krokodyli. W niczym zresztą nie przypominał sługi Hipokratesa. Miał lekko 2 metry wzrostu i żuchwę, którą po wyrwaniu z czaszki można by zatłuc przynajmniej tuzin Filistynów. Nad maską w jego sinej twarzy łypały umordowane oczy. Co się dzieje? Zapytał doktor. Chciałbym właśnie wiedzieć. Obudziłem się tutaj i... Nie mam czasu na takie ceregiele. Widzi pan, co się tutaj wyrabia? Doktor machnął włochatą dłonią. Jak się pan nazywa? Zarazek. Odparł detektyw zgodnie z prawdą. Na te słowa twarz doktora przeszła w purpurę. Wydał z siebie nieokreślony dźwięk, jakby brzuch mu rozpruli. Chwycił Zarazka za fraki i bez wysiłku podniósł z łóżka. Słuchaj, skurwysynu jeden. Jestem na nogach prawie 60 godzin. Żarłem głównie batoniki z automatu, ale pacjenci nawet ten automat mi spierdolili. Więc nie rób sobie ze mnie jaj, bo jak ci jebnę, to ci się jabol z ogólniaka odbije. Ja naprawdę nazywam się Zarazek. Zdzisław Zarazek! Szepnął detektyw i zacisnął powieki, szykując się na cios. Ten jednak nie nadszedł. Zarazek pogrzebał w kieszeni. Wydobył portfel, a z niego dowód osobisty sklejony przeźroczystą taśmą. Drżącą dłonią podał go lekarzowi. No dobra, zapnął doktor. Leż tu grzecznie. Mamy obłożenie. Zaraz ktoś się tobą zajmie, potem zrobimy testy i tak dalej. No, na co znowu testy? Zapytał Zarazek. Lekarz cisnął nim łóżko i sobie poszedł. Zarazek musiał odpowiedzieć sobie sam. Chwilę to zajęło. Strach podbił mu serce tak, że rąbnęło w migdałki. Koronawirus! Zarazek natychmiast wypiął sobie kroplówkę. Wciąż miał na sobie dres. Buty leżały pod łóżkiem, tak samo jak kurtka. Chwilę później Zdzisław Zarazek już szedł korytarzem. Wszystko tylko nie testy. Jak większość dorosłych mężczyzn, Zarazek uważał, że przyczyną chorób nie są żadne wirusy czy komórki rakowe, lecz kontakt z przedstawicielami medycyny. Lekarz, jego zdaniem, wywoływał chorobę samym aktem diagnozy. Nie można było do tego dopuścić. Sprawdził jeszcze kieszenie, wymacał smartfon. Przypomniał sobie o Ronaldzie Pancernym, a zwłaszcza o jego żonie. Niepospolity umysł Zdzisława Zarazka natychmiast wszedł na wyższe obroty. Detektyw uruchomił wyszukiwarkę. Znalazł zdjęcie Ronalda, powiększył na cały ekran i skręcił do najbliższej sali. Pacjenci leżeli na łóżkach z wysokimi białymi poręczami, obłożeni przez soki owocowe w kartonach, tablety i grube zeszyty krzyżówek. Zarazek podchodził do każdego, podsuwał telefon pod nos i pytał. Widziałeś może tego człowieka? Koniec rozdziału 4.